Ola zginęła 14 czerwca między godziną 15:10 a 16. Czy Ola żyje? Co takie dziecko mówi zabić? Czy to pan pozbawił życia Olę? Żona jest przeświadczona, że to ja zrobiłem? Czy ten diabeł nie przyszedł, nie wziął tylko. Przyszedł człowiek i wziął. Czy jest to ta taczka, na której były wywożone zwłoki Aleksandry Bielewskiej? Żeby tak w premedytacji grzecku zamordować dziewicę. Czy tego typu worku było ciało Aleksandry Bielewskiej? Co teraz ta matka ma pochować? Włosy? Matko Bosko! On ma serce! Dlaczego mi nawet mogą pustą trumnę pochować? Ja nie wiem już, co zrobić w ogóle. Jak to wszystko sprawić, żeby się dowiedzieć, co się dzieckiem stało? Czy pan potwierdza te wyjaśnienia? Potwierdzam te wyjaśnienia. No było tak. Czy pan potwierdza te wyjaśnienia? Nie. Co się Robert zrobi z ciałem, żeby po prostu je tak ukryć, żeby oni nie znaleźli? Nie wiem, co się robi. Nie ma takiego słowa u mnie, wybacz. Bo ja nawet nie wiem, w jakich cierpieniach dziecko ginęło. Za co? Nie widno istota, która zaczynała wchodzić w życie. Taki gnój ją zmasakrował, zbezcześcił ciało.